Róża wiatrów na wschodnim deptaku, kłódki zakochanych wokół latarni z 1892 roku, a skoro stowarzyszenie zaprasza, żeby wejść, raz kozie śmierć, boję się, ale wchodzę. Dla takich widoków wejdę wszędzie. Asekuracja, plecy do ściany i kręcę. Odreaguję sobie później na plaży. Wiatr się wzmaga, coraz zimniejszy. Ale pięknie jest. Trochę plażą, trochę deptakiem. Idę zobaczyć, co za pani tam siedzi. Aktorka. Irena Kwiatkowska. Później zgłodniałam. Tawerna Kolumbus należy do Willi Red. Przy kieliszku prosecco czekamy na danie rybne. Niedługo, 15 minut. Surówka ogromna, ryba zacnej wielkości i przepyszna. Późny wieczór miałam spędzić w ogrodzie, ale skoro już weszłam na latarnię morską, wejdę i tu. Pierwszy poziom tarasów w głównej willi jest dostępny całą dobę dla każdego. Można tam wypić kawkę, herbatkę albo posiedzieć i po prostu popatrzeć na morze. Nie wiem, czy mówiłam, ta willa należała do kanclerza Niemiec Otto Bismarcka. Kiedy ją budował, nie było jeszcze tych drzew. Teraz też widać morze. Ale wtedy widok musiał być przepiękny. Spróbuję wejść jeszcze wyżej. Są jeszcze dwa poziomy tarasów. To ostatni poziom. Niestety odbiłam się od drzwi. Na taras wychodzi się przez apartament. Akurat ktoś w nim mieszka i jest zajęty. Schodzę więc na sam dół, zaglądnę do piwnic, a później wracam do siebie. Jutro też jest dzień. Dobranoc.